Sola Musica to już tradycja na muzycznej mapie Częstochowy. 10. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w parafii ewangelicko-augsburskiej został oficjalnie otwarty. Zainteresowanie jest ogromne i to jest tak, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Program jest bardzo zróżnicowany, wpisujący się w kameralistykę, czyli muzykę kameralną, nie tylko same organy, o czym także mówi dzisiejszy inauguracyjny koncert naszego jubileuszowego 10. Festiwalu Sola Musica, bo będzie to zespół skrzypotrąb, taki specyficzny instrument na kanwie skrzypiec Strocha, gdzie właściwie to pudło rezonansowe jest zastąpione taką metalową czarką wydającą bardzo specyficzny, fantastyczny dźwięk. No i będzie także poświęcony częstochowiance poświatowskiej. Ten festiwal od 10 lat, właściwie od 11 lat odbywa się z wielką regularnością dzięki osobom przychylnym. Myślę tutaj o marszałku województwa śląskiego, myślę o prezydencie miasta, o biskupie diecezji katowickiej, o parafii ewangelickiej, która jest głównym organizatorem, ale nie doszłoby do skutku, gdyby nie wypróbowani przyjaciele jak Regionalny Ośrodek Kultury, jak Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater. Dzięki temu możemy cieszyć się taką frekwencją i myślę, że częstochowianie nie tylko mogą być zadowoleni, słuchając tej muzyki. Muzyka wycisza, muzyka zmusza do refleksji, muzyka pomaga pojednać się z drugim człowiekiem, muzyka zachęca do życia na rzecz drugiego człowieka, a jesteśmy w Kościele, to dodam tak teologicznie, ku chwale Bożego imienia. Kolejne koncerty odbędą się również w Kościele ewangelicko-augsburskim w Niebowstąpienia Pańskiego przy ulicy Śląskiej 20. Najbliższy w niedzielę 4 sierpnia. Następne koncerty także są szczególnymi, bo będziemy mieć koncert na piątkę za tydzień. To będzie kwintet Nosprych, instrumentów blaszanych. Fantastyczne wykonanie, zresztą artyści wywodzą się z rewelacyjnej orkiestry Nosprych katowickiej. Trzeci koncert światowej sławy, organistka grająca także na, uwaga, pile plus organy, gdzie będzie grała Maria Erdman. No i koncert finałowy to kapela Viridimontana, chyba w tej chwili w Polsce, na pewno w Europie najlepsza kapela śpiewająca i grająca naszego mistrza Jana Sebastiana Bacha.